Witajcie, cześć, dzień dobry. Słuchajcie, temacik dzisiejszy dotyczy stukania z zawieszenia. Może się zdarzyć sytuacja taka, że właściciel pojazdu usłyszy nagle w swoim samochodzie coś stukającego, nieprzyjemnego, coś, co może wpłynąć na bezpieczeństwo, na użytkowanie pojazdu. Jaki by to samochód nie był, jaki by nie był pojazd, no wiadomo, że jakieś tam zawieszenie ma. I teraz chciałem się podzielić z Wami taką informacją. Jeżeli udacie się do jakiegoś mechanika, udacie się na stację diagnostyczną, która wrzuci Was na szarpaki, może się okazać sytuacja taka, że wszystko wyjdzie w porządku. To znaczy, wszystko wyjdzie w porządku. Okaże się, że dolny stworzeń jest dobry, okaże się, że bardzo często ulegający uszkodzeniu łącznik stabilizatora będzie dobry, bo wiadomo, że najczęściej łączniki stukają. Może się okazać maglownica, że stuka, ale zostanie wyeliminowana. Końcówka drążka zostanie wyeliminowana. Jest to system, jeżeli jest system wielowahaczowy, również może być wyeliminowany, ale może się zdarzyć sytuacja taka, że Wy słyszycie stukanie, pukanie najczęściej kiedy? Przejeżdżając przez kostkę brukową, przejeżdżając przez tory kolejowe, coś bardzo stuka, niepokojącego. I dzisiejszy temacik właśnie objaśnia rzecz taką. Więc sytuacja wygląda w ten sposób, że bardzo często, gęsto, jeżeli my usłyszymy coś na drodze, mówimy o przednim zawieszeniu, nie mówimy o tylnym zawieszeniu, a nie objawia się to stukanie na żadnym szarpaku, na jakimś kołysaniu pojazdu i tak dalej, to bardzo często, gęsto właśnie ulega uszkodzeniu górne mocowanie amortyzatora, zwane również MacPhersonem. Siedzimy w tym momencie w pojeździe Kia Ceed. To jest właśnie od takiego pojazdu górne mocowanie, które znajduje się na amortyzatorze i musicie uwierzyć mi, czy chcecie, czy nie. Możecie szarpać samochodem, możecie spróbować na urządzeniu jakimś szarpakowym wyginać zawieszenie i niestety to coś nie wyjdzie jako usterka, a tłucze się nadal. Oprócz tego wiadomo, że może się zdarzyć, że oprócz górnego mocowania, tego, którego widzicie tutaj, jest łożyskowanie uszkodzone. Łożyskowanie znajduje się w dolnej części tego, tutaj. Momencik, o, odwróciliśmy sobie to. Znajduje się tutaj zakładane łożysko, które również może ulec uszkodzeniu, ale generalnie skupiamy się na górnym mocowaniu amortyzatora, które zarówno jest założyskowane, jaki posiada taką podstawę, tak jak tu widzicie. Ta podstawa na przykład, ona jest metalowo-gumowa, ma tulejkę w środku gumową, ale nie będziemy się skupiali na jej wyglądzie, jak ona wygląda, tylko na tym, co ona robi. Dobra, w tym momencie ja nie będę Was zatruwał, nie będę przeszkadzał, niepotrzebnie zajmował Wasz czas. Odkręcę koło, pokażę, co trzeba na przykład zrobić w takim pojeździe, jak bardzo prosto to zrobić bez wyciągania, praktycznie rzecz biorąc, wahacza czy zwrotnicy. Jak wymienić takie coś w samochodzie najprostszą metodą. Także spotykamy się za chwilę. No i więc tak, żeby wyciągnąć, odkręcamy te trzy śruby dookoła, które są. Następnie odkręcamy łącznik stabilizatora, górną część i te dwie śruby tutaj, które mamy, o te, które widzicie. Jedna śruba, druga śruba, to jest bodajże chyba 18 kluczyk. Tak mi się wydaje, no nie będę strzelał w ciemno. No nie, 17. W każdym razie te śruby odkręcamy i wyciągamy cały amortyzator. No i dobra, amortyzator wyjęty, siedzi sobie w statywie, tak jak widać tu. I lecimy z naciąganiem. Aha, nie lecimy, bo jest łańcuch niezapięty. Teraz możemy.
Okej. Okay. Sprężyna siedzi i spotykamy się za chwilę. No i dobra, wszystko mamy rozebrane. Tu leży podstawa nowa i stara. I oczywiście łożysko. I teraz zobaczcie sobie wewnętrzna tulejka, na jakiej wysokości jest tu, a na jakiej jest tutaj. Może tego nie widać na nagraniu, ale jedna jest nisko, druga jest wysoko. I ta właśnie podstawa się w środku wybija. Oprócz tego jeszcze to łożysko tutaj dostaje luzy i pracuje na prawo i na lewo. Także biorę się za wymianę podstawy, gumy. Amortyzator sobie leży i czeka w statywie. No i biorę się, składam i spotykam się za chwilę. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, o której nie powiedziałem. Zobaczcie, w środku jest wycięcie, klin. A tutaj już go niestety nie ma. No właśnie. Dobra, składamy. No i dobra, więc tak, amortyzator mamy zmontowany. Górne mocowanie jest założone. Łożysko było w porządku, więc nie zostało wymienione. Tak wygląda to po rozebraniu. Czyli zwrotnica, te dwie śruby. Wężyki, no to już wiadomo, oczywiste. Na 13 kluczyk. Łącznik stabilizatora. No i te trzy śruby. Także teraz biorę się za wciśnięcie amortyzatora do góry. Potem skręcenie tych dwóch śrub. Skręcam wszystko. I praktycznie rzecz biorąc, mamy gotowca do wyjazdu. No, także myślę, że może pomogłem komuś tym filmem. No i okej. Wszystko mamy zmontowane. Tak jak widzicie, tylko zaślepka została, więc tak, co potrzebujemy? Klucz 18, ściski do sprężyn, mogą być manualne, zwykłe. Kluczyk 14. Do łącznika potrzebujemy klucz 17. Tutaj 17, tutaj 19 i 13 do rurek, do uchwytów, które trzymają rurkę i przewód od ABS-u. Ja biorę się za skręcanie koła i mogę śmiało wyjeżdżać i się cieszyć niestukającym samochodem. Także jeżeli komuś pomogę, łapeczka w górę i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.